Policki Caritas szykuje paczki na święta dla osób starszych i samotnych. Szuka także wolontariuszy, którzy zechcieliby wesprzeć organizację w pracy na rzecz potrzebujących. Caritas pomaga nie tylko na święta. Od początku pandemii rozdał ponad 300 paczek. W pomocy świątecznej przekazano już 30 paczek mieszkańcom Jasienicy i tyle samo osobom ze Starego Miasta. Zależy nam w sumie na tych, komu opieka nie pomaga, opieka społeczna, bo przekraczają kryterium dochodowe. Ale też osoby, które są wspomagane przez opiekę społeczną, a są w trudnej sytuacji, też otrzymają paczkę. Listę osób potrzebujących wsparcia sporządzono po odwiedzinach księży u ludzi chorych i starszych. O swoich podopiecznych informuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzwonią też sami potrzebujący. Przygotowywane paczki są duże i urozmaicone. Znajdują się w nich słodycze, owoce i produkty o długim terminie ważności. Żywność i środki czystości przynoszą także mieszkańcy. W przeciągu kościoła stoi tablica i są torby miłosierdzia. Torby charytatywne. Ludzie, którzy chcą nam wspomóc, biorą te torby do domu, napełniają je i przynoszą do Caritasu. No, różne torby. My nie zaglądamy, kto co przyniósł. Wszystko, każda jedna rzecz, czy chemia, czy środki czystości, żywność, wszystko jest potrzebne i wszystko jest rozdane dla ludzi potrzebujących. W polickim Caritasie udziela się 8 osób. To zbyt mało jak na potrzeby społeczności. Caritas zachęca innych Policzan do działania w formie wolontariatu. Poszukujemy osoby chętne, zwłaszcza młode i seniorów oczywiście też, które by chciały poświęcić czas tutaj w Caritasie dla osób potrzebujących. Czasami jest trudna praca, ale zawsze jest jakaś satysfakcja, że się pomaga komuś. Jeśli ktoś jest zainteresowany pracą wolontaryjną, może zadzwonić pod numer 783 511 081.